na kapitularzu, ale zanim tam wejdziemy, pójdziemy sobie zjeść coś. Do Jacka i Placka. Placki ziemniaczane. I tu mamy te placki ziemniaczane w sosie pieczarkowym, czosnkowym i bez niczego. Co, chyba najlepsze placki jak jadłem. 5 na 5. Jesteśmy na kapitularzu, a tutaj właśnie jest kolejka, otwarcie imprezy. Ze mną jest Artur Szyndę, tak? Witam. Twórca Kryształów Czasu. Tak, witam. Tak. Dwie ulubione przygody? Jeżeli chodzi o każdy system, to mamy swoje ulubione. Zacznijmy od to, co ogrywam najczęściej teraz. Pathfinder druga edycja. To jest zarówno Kingsmaker, ponieważ tam próbujemy zdobyć własne królestwo, oraz bardzo dobra przygoda o nazwie Piaski, o tutaj Age of Ashes, wieki popiołów, gdzie zdobywamy bardzo szybko ruiny, prawo własności do zamku, który jest w tych ruinach, i przeciwników piekielnych, którzy chcą nam to odebrać. Bardzo fajna rzecz, już kilka razy tą sesję rozgrywałem, bo to od 1 do 20 poziomu. Otwarcie imprezy i stoiska, kostki i tak dalej. Dopiero zaczęli wchodzić na imprezę. W Dungeons & Dragons najbardziej polecam Ghost of Saltmarsh, przedostatnia tu, ponieważ w tej przygodzie tą przygodę grałem, kiedy byłem trochę starszym niż nastolatkiem, powiedzmy w wieku 20-latkiem, czyli to było ładnych kilkadziesiąt lat temu. I powiem szczerze, że tu została przedrukowana podobnie do tej edycji i to są niesamowite przygody, które trzeba przejść, ponieważ jest to jedna z licznych serii, gdzie toczą się też w podziemiach głębin oceanów. W związku z tym to jest bardzo dobre. Kostki, woreczki, kostki. O, te ładne kostki. Natomiast marzenie moje to skończyć Spelljammera. W D&D Spelljammer, przejść te wszystkie przygody i tak dalej. Ale nie jako mistrz gry, to jest najtrudniejsze. Właśnie miałem za sobą w tym tygodniu 6750 sesję, nawet już jest 51, co oznacza w moim życiu, że to jest katastrofalna liczba. Jeżeli ktoś sobie policzy po 5 godzin, ile to jest dni, 6751, to oznacza, że to jest dosyć duża liczba dni w życiu. I to, co jest piękne, że niestety 90% poświęcają się prowadzić ludziom zamiast grać. A jestem graczem, uwielbiam grać, a nie prowadzić. Ale mamy w Paladynacie 6 grup do grania, a można przyjść, grać, zapłacić za sesję. Nawet ludzie z zagranicy grają. Paladynat i sprzedaż. O, Pathfinder. I tutaj jesteśmy na Paladynacie. Artur Szyndler. Natomiast faktycznie te rzeczy to są takie najpiękniejsze. Marzenie moje, kiedyś zagrać jeszcze w Dragonlance'a pełną sagę. Wow, też mamy tutaj książkę ze skóry ludzkiej zrobioną. Znaczy imitacja oczywiście, żeby się nikt nie przyczepił. Ale proszę, imitacja ze skóry ludzkiej. Tak, ale pytanie, gdzie znaleźć graczy, którzy by chcieli poprowadzić sesję RPG-ową? W internecie. Także w internecie, ale przez internet to nie jest gra. Ale można się zmówić. My gramy też. Mamy grupę też, która gra w jednym składzie 37 lat non-stop. To jest jedna z najstarszych na świecie grup. 37 lat bez ubytków, że ktoś zmarł. I te sesje mamy, mieliśmy tydzień temu, za tydzień będzie i tak dalej. To jest przepiękne, ponieważ 37 lat w jednym gronie, to albo się kochamy, albo nienawidzimy, bo to jest tego typu, ale faktycznie jest to w Polsce prawdopodobnie najstarsza grupa grająca non-stop i jedna z w świecie z najstarszych grup. Także... I tutaj różne stoiska mamy. Przyczółek, miejsce dla graczy, pełno gier.
Też ciągle robimy niesamowite osiągnięcia w świecie RPG. Największe osiągnięcie w świecie RPG, na koniec powiem, jest zrobienie hat-tricka. Hat-trick to jest rzecz, która tylko legendy potrafią mieć. Polega to na tym, że wybieramy system, gramy od pierwszego do 20 poziomu, czy do maksymalnego. Następnie zakładamy rodzinę, opiekujemy się rodziną, aż będziemy mieli dorosłe dzieci. Następnie gramy drugim pokoleniem od pierwszego do ostatniego poziomu. Kiedy już założymy drugą rodzinę, gramy wnukami, trzecią rodziną, znowu od pierwszego do 20 poziomu. I kiedy taki hat-trick nie tylko rozegramy, ale i przeżyjemy, co trwa od 3 do 5 lat życia graczy, to wtedy możemy powiedzieć, że mamy za sobą hat-tricka. Ja w swoim życiu powiem, mam 5 hat-tricków zrobionych i do 2 hat-tricków, które są w trakcie, uwaga, końca drugiego pokolenia, więc jeszcze jedno pokolenie i będę miał w życiu kolejne 2 hat-tricki, obym tylko dożył. Ustoisko Alice Games, Cień Władcy Demonów i inne tutaj rzeczy. Lichmistrz do Warhammera pierwszej edycji i... Kurde, teraz nie pamiętam tytułu. Przygoda... Tapazowe mistrzostwa do pierwszej edycji Legendy Pięciu Kręgów. Przygoda z podróżnika. To był Wojtek, to wszystko wina elfów. Kapitularz i kolejka się stworzyła. Zobaczcie, coraz większa kolejka się robi. O, nie, a pan już z kamerą chodzi. No, cześć. O, ostatnie RPG-owe odkrycie. Ostatnie RPG-owe odkrycie? O Boże. Co to takiego? Nie patrzcie tak na mnie. Nie wiem, co ostatnio RPG-owego takiego odkryłem. Najnowsze? No nie wiem, zacząłem się interesować fabułą Ultimą, a jeżeli chodzi o odkrycie, to całkiem spoko wygląda Warhammer Wrath and Glory. Całkiem spoko. Ostatnie odkrycie, CBR plus PNK do mnie doszło pocztą. To jest przygoda przez zrobiona, znaczy przygoda nie przygoda, to jest system stworzony przez hiszpańskiego twórcę, którego imienia teraz nie pamiętam oczywiście, bo ADHD. Bazowana na Blaze in the Darksach, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajnie zrealizowana, forma ponad treścią, wszystko w broszurkach, w bardzo fajnym pudełeczku. Bardzo serdecznie polecam, bo jest wszystko fajnie, pięknie zrealizowane, także odpakowujesz i grasz. Więc jeżeli... A co planujesz jeszcze kupić sobie? Co planuję kupić? Co z takich planów na teraz chyba żadnych nie mam, ale... Jezus Maria, co teraz wyszło? Były na Facebooku reklamy Magnus... Nie pamiętam nazwy, Magnus coś tam. Magnus Files? Nie pamiętam, zapomniałem. Ale to jest coś, co bym chciał dotknąć, że tak nazwę. Że nie pamiętam nazwy. Otwarte jest od 15. Teraz jest godzina 17 i taka wielka kolejka. Uwierzcie mnie, przy szklanych podłogach można tu dostać lęku wysokości. Kurna, aż się boję podchodzić do tych barierek. Strefa wystawców. Ale jak chodzę po tych szklanych podłogach, to strach. I ten. A tam jest darmowe żarcie. Takie w gorących kubkach. Strefa gier wideo. Stary gier. I tu mamy strefy gier planszowych. Wypożyczalnia gier planszowych. Black Monkey i stoisko Black Monków. Ostatnie RPG-owe odkrycie. Wow, to ja byłem kompletnie nieprzygotowany na to pytanie. Jeśli pytasz mnie o takie, które faktycznie sprawdziłem i potwierdziłem, że dobre, Avatar. To zdecydowanie... Nauczyłem się to prowadzić, mimo tego, że wszyscy mówili, że się nie da i że to jest jakiś dziwny hak na PBTA. Nie, bzdura. Tylko trzeba mieć graczy, którzy rozumieją, że to jest system zasilany opowieścią. To jest raz. I dwa, fajnie byłoby, żeby trafili się tacy, którzy mieli już do czynienia ze światem Avatara. Dla nowicjuszy jest trochę tłumaczenia potrzebne, żeby w to weszli. Stoiska. Wszędzie stoiska. Na górze, na dole, wszędzie. Moje ostatnie RPG-owe odkrycie, no to jest Chaos Black Hack, dlatego że ja generalnie uwielbiam OSR-y i Sword and Sorcery. I bardzo długo szukałem jakiegoś OSR-a w właśnie Sword and Sorcery i to jest świetnie zrobione.
a przygody dwie, no to OSR-owa wprowadzająca, Tomb of the Lizard King, czy tam Serpent King, tak zapomniałem teraz. Bardzo fajnie napisany dungeon, nieduży, bardzo fajnie uczący nowych graczy właśnie na czym polega dungeon crawling. A coś, co mnie absolutnie zaskoczyło i chcę to poprowadzić, to jest Hunting on Y-14. To jest taka one-page'owa przygoda wydrukowana na żółtym papierze do Mothershipa. Na dwóch stronach jest umieszczone tyle treści, że można naprawdę świetną sesyjkę rozegrać. Polecam. Wieczorami tutaj odbywają się bitwy Gwiezdnych Wojen.